Cześć, dobry wieczór. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was Giro d'Italia. Tym razem etap 14, jazda indywidualna na czas. Jazda indywidualna na czas winna, tym razem pod znakiem Prosecco. Piękna, malownicza, naprawdę świetnie to wyglądało, kiedy zawodnicy faktycznie jechali tymi wąskimi drogami między winnicami. Natomiast poza efektem estetycznym, rywalizacja naprawdę na znakomitym, bardzo wysokim poziomie. No i mamy bohatera tego wyścigu. Słuchajcie, Ganna, mistrz świata w jeździe na czas, 24-latek, Ineos Grenadiers i wygrywa trzeci etap. Wygrywa trzeci etap, tak jak mówiłem o Arno Demarze, że on wygrał już cztery i to jest coś wyjątkowego. Wygranie dwóch czasówek górskiego etapu to również jest rzecz wielka. W związku z tym mamy naprawdę dominatora. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. On jest bardzo wysoki, w związku z tym 1,93 m, w związku z tym też nie jest bardzo lekki. I teraz nie wiadomo, jak dalej będzie się toczyła jego kariera, no bo tutaj już Fabian Cancellara chyli czoło przed nim. Wszyscy specjaliści mówią, że to być może jest no, największy specjalista jazdy na czas w historii, a to już są naprawdę bardzo zobowiązujące deklaracje. Tak czy inaczej, słuchajcie, Ganna wygrał. Ganna wygrał nie z byle kim, bo ze swoim drużynowym kolegą Rohanem Dennisem, byłym mistrzem świata, też rewelacyjnym czasowcem. No a trzeci, słuchajcie, Brandon McNulty z zespołu Emiratów. Następny bardzo młody człowiek, mistrz świata, znaczy nie mistrz świata, medalista, dwukrotny medalista, mistrzostw świata młodzieżowców w jeździe na czas. W związku z tym ta jego postawa trochę była, trochę nie była zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest to, że to McNulty pojechał najlepiej ze wszystkich zawodników z klasyfikacji generalnej. Zatem no, wszyscy patrzyli na Almeidę. Almeida również pojechał bardzo dobrze. Trochę cyferek, jeżeli chodzi o to, no bo jakby Ganna i Dennis to była osobna liga, to są specjaliści od czasówek, którzy nastawiali się na ten etap. McNulty pojechał trzeci, więc od niego będę liczył różnicę na tym etapie. W związku z tym McNulty nad Almeidą 22 sekundy, nad Keldermanem 38, nad Gegenhardtem 57. Rafał Majka, słuchajcie, piąty z tej grupy faworytów, minuta 25, to już jest dość duża strata, natomiast on nadrobił nad Bilbao, nad Nibali, to są kolejni zawodnicy Bilbao i Nibali, strat do McNulty'ego 1,44 i 1,45, Pozzovivo 1,52, Fuglsang 2,04, Duńczyk ewidentnie no, już nie błyszczy tak jak błyszczał na Lombardii, Patrick Konrad 2,22, no, czy to oznacza, że on zacznie pracować na Rafała Majkę, bo Rafał Majka 44 sekundy szybciej tę czasówkę, myślę, że jutro jeszcze nie i po Piancavallo, jeżeli Rafał będzie lepszy i będzie w czołówce, a Konrad już nie, to miejmy nadzieję, że ta hierarchia w Boże zostanie ustalona, no i Hindley 2,30 straty do McNulty'ego. To niby dużo, niby niedużo, te 30 kilka kilometrów czasówki w pofałdowanym terenie dało się we znaki. Almeida, mimo że widać było, że kosztuje go ta próba bardzo dużo, to nie zgasł w końcówce, więc też młody Portugalczyk z The Koenig Quickstep naprawdę bardzo ładnie. No i to, no i trzeba tę czasówkę rozpatrywać jako część jakiejś większej całości, jako część walki w klasyfikacji generalnej, bo jutro Piancavallo, jutro ciężki górski etap z podjazdem, który w 2017 roku spowodował duże różnice w klasyfikacji generalnej, tam Dumoulin stracił ponad minutę, bardzo dobrze jechał Thibaut Pinot. Podjazd niby regularny, 7,8 stromizny, około 14 km, o ile się nie mylę, natomiast no, selektywny, w pierwszej części faktycznie dość stromy. Etap oczywiście długi, niespełna 190 km. Kilka właśnie takich solidnych, chociaż nie bardzo dużych podjazdów. No dobre miejsce do tego, żeby w pierwszej części robić selekcję. No i ostatni podjazd na tyle długi, żeby faktycznie na nim coś się wydarzyło. Natomiast trzeba powiedzieć, że stawka jest bardzo wyrównana. Tutaj po odpadnięciu z różnych powodów, czy to kontuzji,
tak jak Tomas, czy z powodu pozytywnego i faktycznie zachorowania na COVID, bo jednak Simon Yates miał gorączkę, więc no, był osłabiony i tutaj obojętne, czy to był COVID, czy to była grypa, czy cokolwiek, no jednak nie domagał, więc wycofał się. No i Kreischwajk razem z całą ekipą Jumbo-Visma pojechał do domu, więc nie mamy tych trzech zawodników, którzy byli prawdopodobnie typowani do podium, więc cały wyścig jest bardzo otwarty i ten jutrzejszy etap, no myślę, że te różnice jeszcze zwiększy, bo wszystko wskazuje na to, słuchajcie, że trzeci tydzień ruszy, przynajmniej ruszy. Są już plany związane z pogodą, zamiany największych podjazdów, tych, na których będzie bardzo zimno, będzie śnieg, będzie lód, żeby było bezpiecznie dla zdrowia, życia kolarzy, obsługi, bo trzeba pamiętać, że po tych zaśnieżonych drogach w Alpach, Dolomitach, oprócz kolarzy, no to muszą przejechać motocykliści, operatorzy, musi lecieć helikopter, który transmituje sygnał, więc też trochę bez sensu, jakby żeby kolarze jechali, żeby nikt tego nie widział. Więc jest plan awaryjny. No i po tych testach na COVID w dniu przerwy, które były, gdzie część peletonu i część obsługi była pozytywna, w ciągu tygodnia były testy na przeciwciała, wszyscy negatywni. W tym dniu przerwy też będą, ale zaczyna to wyglądać odrobinę bardziej optymistycznie, abstrahując od tego, że epidemia we Włoszech się rozpędza i tam są jakieś dalsze obostrzenia, ale wyścig jedzie. Zawodnicy chcą, żeby wyścig jechał, drużyny chcą, żeby wyścig jechał. Kibice wygląda na to, że zachowują się odpowiedzialnie. Zatem no, można z jakimś tam, oczywiście nikt nie jest wróżką i jak walnie, to walnie, natomiast można z jakimś tam optymizmem patrzeć na to, co się dzieje. No i patrząc na klasyfikację generalną po czasówce, naprawdę jest ciekawie, ponieważ no, do roli faworyta urasta Wilco Kelderman, z tego powodu on jest drugi, ma 56 sekund straty do Almeidy, ma dość mocną drużynę i on ma doświadczenie. Jakby znamy jego możliwości, wiemy, że on jest w stanie wielki tur przejechać. Nie wiemy jak z Almeidą, natomiast trzeba pamiętać o tym, że na tych kolejnych górskich etapach trzeba będzie czegoś więcej niż takiego urywania sekund od Almeidy, bo on już pokazał, że dobrze jeździ na czas, jeżeli totalnie nie osłabnie, to finałową czasówkę też będzie w stanie pojechać dobrze. Ten McNulty jest czwarty, też jakby się rozpędza, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale ponieważ bez względu na to, czy trasa zostanie bardzo poobcinana, czy nie, to trzeci tydzień wyścigu jest ciężki. W związku z tym z tej czołówki, która jest dość ciasna, bo Rafał Majka po bardzo dobrej jeździe awansował na szóste miejsce. No i Rafał Majka do podium traci zaledwie 22 sekundy. Trzeci jest Peyo Bilbao, potem jest McNulty, przed nim jest Nibali. Na równo z Majką jest Pozzovivo. Dalej jest Masnada, ale on raczej będzie pomagał Almeidzie. W związku z tym jest po pierwsze szansa dla Majki na podium, szansa dla Nibalego na podium, dla Pozzovivo. Jeżeli Almeida osłabnie, jeżeli Kelderman no, będzie miał gorszy dzień, słuchajcie, jest w tym momencie sześciu, siedmiu zawodników, którzy ten wyścig mogą wygrać, a kto wie co z tyłu, ponieważ no, może być różnie, może być różnie. Powiedziałem, że McNulty pojechał bardzo dobrze. Na dowód tego, oprócz miejsca, które zajął, świadczą liczby. Wielki szacunek przede wszystkim dla tego młodego Amerykanina, ponieważ on jest transparentny. On wrzuca na Strawę dane póki co, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, ale póki co wrzuca dane na Strawę wszystkie. Moc, tętno, kadencje. To jest świetne, oby więcej takich zawodników. W związku z tym wiemy, że McNulty dzisiejszą czasówkę pojechał ze średnią mocą 411 watów, to jest te 40 tam niespełna 2 minuty i zobaczymy, zależnie od tego, ile on waży, jeżeli waży 69 kilo deklarowane na Pro Cycling Stats i w kilku innych miejscach, no to to jest 6 watów na kilogram, to jest świetnie, to jest świetnie. Zobaczymy jak w górach, tam jechał do tej pory trochę nierówno, ale no wielki potencjał, on ma 22 lata, następny wielki talent i być może, kto wie, Amerykanie będą wkrótce mieli swojego zwycięzcę wielkiego turu. Byłoby ciekawie, bo bardzo, bardzo interesujący zawodnik, no dzisiaj pokazał się ze znakomitej strony. Warto jeszcze powiedzieć, że fajnie pojechał Kamil Gradek, bardzo ładnie, naprawdę zaprezentował koszulkę mistrza Polski,
Natomiast no on był jakby w takiej może nieścisłej, ale jednak 15 miejsce na czasówce na Giro to jest bardzo dobry wynik, ale to jak dobrze pojechał Rafał Majka pokazuje, że do mistrza Polski wjeździe na czas stracił zaledwie 3 sekundy. W związku z tym widać, że Rafał jest w wysokiej dyspozycji, wszystko jest możliwe, zatem trzymamy kciuki, będziemy śledzić jutro. To, co się dzieje jutro też Flandria, w związku z tym trzeba będzie dzielić uwagę między dwa ciekawe wyścigi. No i zobaczymy, co dalej. Bardzo fajny etap, bardzo fajna czasówka, malownicza, na bardzo wysokim poziomie sportowym, z dobrym wynikiem Rafała Majki. Czegóż chcieć więcej? No i myślę, że tyle po dzisiejszym etapie. Jutro będzie ciekawie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć.